Historia roweru. Tak wyglądał rower w roku 1816. Niejaki Karol Dreis, albo Dreis. Niemcy tu skrzyczeli mnie, że czytam Dreis, więc czytam Dreis. I on ten rower zaprojektował, a nadworny stolarz mu wykonał. Jeździ to tak mniej więcej jak te zabaweczki dla dzieci, co się uczą jeździć. Rowerki biegowe. Tak, tak, takie małe rowerki chodzone, czy tam biegowe. I w związku z tym najprawdopodobniej ten rowerek biegowy nie mógł być opatentowany, bo już zasada jest znana. Rok 1816 to jest końcówka epoki oświecenia, a zatem, proszę Państwa, jest to również chyba bliskość już tego romantyzmu, co wcale nie jest takie, o, tu dziabnięto siekierą i tu jest romantyzm, a tutaj oświecenie. Ale tak czasami w szkole tak mówią, do 1820, a po 1820 już romantyzm. Ale to jest coś umownego, ale to są płynne rzeczy. Niemniej jednak, była moda na robienie wynalazków, teraz jest moda na mówienie o wynalazkach. I nie robienie wynalazków, to jest też moda. No, za co? To ja nie muszę się tego, ja nie muszę tego wiedzieć. Mnie jest wygodnie. Tak, tak, takie są postawy. W każdym razie, ponieważ się śpieszyło, wzięto koła od bryczki czy od furki, dorobiono masywną ramę. Ojej, ja tak latam, a pan nie tak. Dorobiono masywną ramę i facet, ten pan Dreis sobie siadł okrakiem i machał tak nogami i uwaga. Masywną ramę i koła gotowe od furki czy bryczki. W sumie to ważyło trochę ponad 45 kg. Tak, tak. I teraz uwaga, 5 km na godzinę to ja idę pieszo, tymi nogami napędzając się. Byle tylko tak w miarę energicznie i powiedzmy nie takim spacerkiem. Natomiast tutaj te same nogi napędzają, konia nie widać, silnika nie ma, bo jeszcze nie było. I facet machając tymi nogami jedzie prawie 3 razy szybciej. Około 14 na godzinę, czy blisko 14 na godzinę. I na długim dystansie jest to nieco szybsze od konnowierzchem. I tu od razu jest paradoks. I to taki spory, nie? No bo skąd nagle te same nogi wlecze ze sobą te 45 kg, czy prawie 50? I zasuwa 3 razy szybciej. No to jest coś. Jest. Ale patrzę się na tych turystów, którzy mają talent, żeby brać ze sobą 30 kg bagaży. No niektórzy taki mają talent, że wezmą tego bagażu dużo, ale oni całkiem są tacy niezależni, prawda? No więc co? Rower 15, 30, też 45 kg. I słuchajcie, pieszo on sobie idzie 5 na godzinę, a z tym nowym, współczesnym wehikułem w zasadzie te same nogi i te 20 na godzinę bez kłopotu jedzie. Jak to się dzieje? Albo dlaczego tak się dzieje? No, im bardziej powiedzmy ma, im bardziej łysy, tak jak ja, prawda, powinien tym więcej wiedzieć. Nie, ja mówię o sobie. Dużo mówię. No, ale ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ja bym chciał, żeby pan nam powiedział, bo pan jest dobry w tym temacie. Ja jestem od tego, jak oko od patrzenia. Ja mogę tylko słuchać. Dobrze, dobrze. Więc mówię, ja jestem od tego, jak oko od patrzenia, nogi od chodzenia i dolne plecy od siedzenia. Proszę patrzeć, wszyscy się patrzą na mój wierzchołek głowy, robię pierwszy krok. Głowa poszła w górę czy w dół, jak pani myśli? W dół. A pani widziała? Nie. No. A pani widziała? Też nie. No. A teraz? W górę. No, jak poszła teraz w górę, to poprzednio musiała iść w dół. I proszę Państwa, jak człowiek sobie idzie, to jest ponoć doskonały sposób się poruszania. Tak natura stworzyła, czy ten najwyższy. Ale w trakcie tego chodzenia ten środek ciężkości tam z 1,5 cm wędruje góra-dół za każdym krokiem. Na kilometrze ja robię 1400 kroków. I za każdym krokiem te moje 90 kg, fizyk by powiedział 900 N, razy 1,5 cm jest to energia włożona. I bardzo mało z tej energii się wykorzystuje. Mianowicie gdzieś te 30% przekształca się w ten ruch do przodu. A te 2/3 tak gdzieś sobie ginie. Jest to strata. Strata tej energii, bo w uniesienie włożona i tam ten centymetr na pewno to jest po prostu ta stracona energia nieodzyskiwalna. Ale jeśli to jest na 1400 krokach, to za każdym krokiem tylko centymetr razy 900 N, to razy te 1400 mamy 1400 cm razy 900 N. 1400 cm to jest, proszę Państwa, 14 metrów, a 14 metrów to 5 pięter. I już obrazowo widzicie, że to jest taka energia, jakby takiego jak ja wnieść na piąte piętro, tylko nie windą po schodach. A zatem
w ciągu 12 minut kilometr podkonuję. To jest w dosyć krótkim czasie, tracę dużo energii. A teraz popatrzcie, jeśli ten pan podparł sobie wstydliwą część ciała tą machiną, czyli siadł i wyeliminował te unoszenia, czyli wyeliminował straty. A jak wyeliminował straty, to ta energia w mięśniach została. I teraz ona się najprawdopodobniej przekształca cała w ten ruch w poziomie. I teraz możemy analizować dalej. Jak on tak się odepchnął 5 czy 6 razy i nabrał tej prędkości, tej koło 14 na godzinę, to się odepchnął powiedzmy lewą nogą, to zanim prawą zagarnął, to koła miały czas się toczyć siłą bezwładności, czyli kroki mu się wydłużyły. I to jest cały mechanizm już, z którego wynika, że to jest szybsze. I podobnie jest tutaj. Tu jeszcze macie powiedzmy parę rzeczy, no bo jak są opony pompowane, pneumatyczne ogumienie, to co? To ono stanowi pewną amortyzację. I to jest taki bardzo ważny dodatek, bo tym jak najeżdżał na jakiś kamyk, to musiał się unieść on i rower. Natomiast jak wyjeżdżacie na jakiś kamyk, to w większości się opona ugina, a wy się unosicie tylko troszeczkę. Ale gdybyście mieli sztywne to byście musieli unieść się siłą własnych mięśni na tyle, na ile ta przeszkoda. Także tutaj jakieś inne wynalazki to tam specjalnie nie, ale to ogumienie, które jest taką masą nieresorowaną, równą prawie zeru, jest bardzo ważne. I proszę Państwa, w związku z tym dowiedzieliśmy się o istocie wynalazku. Do tego wynalazku tysiące zmian wprowadzono, tylko niektóre były ulepszeniami i jest rower współczesny. I na współczesnym rowerze znowu jest to samo, że jeśli sobie siedzicie na siodełku i pedałujecie, to nie wykonujecie tych rzeczy. Chyba że ktoś ma jakieś takie marne amortyzatory, które zaczynają pracować pod wpływem kręcenia pedałami. No to ta trochę energii trzeba na to, samo się przekazuje. I tutaj już byłoby wszystko, teraz tak. Ma to wiele zalet. Ja bym powiedział względem konia, spróbujmy powiedzieć. Koń żre, to nie żre. Koń paskudzi, to nie paskudzi. Koń pije wodę, to nie pije. No, trzeba go poić, bo to tego. Koń siga, to nie siga, prawda? No, potem koń trąbi tylną częścią ciała, to nie trąbi. Co się robi ten pan na tym sprzęcie? Słucham? No ten pan, no to tak, no, to zgadzam się, to może tak robić, o ile ma tam zaburzenia żołądkowe. I proszę Państwa, co jeszcze? Koń wierzga, to nie wierzga. Koń się płoszy, to nie płoszy. Koń potrafi gryźć, to nie gryzie. Proszę Państwa, koń na zimę potrzebuje dwa pomieszczenia. Nie, broń Boże, nie pokój z kuchnią, nie pokój z łazienką, nie. Stajnie i drugie pomieszczenie, w którym się przechowuje dla niego paszy na całą zimę. Koń jak nic nie robi, to trzeba go jednak obsługiwać, nakarmić, napoić. To nie, zobaczcie, same zalety. I jedna duża wada. Buty się brudziły w czasie jazdy. Przy czym najbardziej się te buty brudziły, proszę Państwa, powiedzmy na bruku miejskim w dobrą pogodę. No co tak za cichly? Bo myślimy. Tak, i trzeba myśleć, to ma przeszłość kolosalną. Proszę Państwa, ja mogę mówić, że tam taka powiedzmy piaszczysta droga, no to będzie się kurzyć, ale gliniasta droga polna po deszczu, no to będziemy się brudzić, tak no brązowo, prawda, mniej więcej. Nawet można się pomylić, że to na pewno glina. No ja sobie tak mówię, to na pewno glina. A nie wiedziałem, że tu siedział funkcjonariusz policji, kurde. No bo jak nie w mundurze, to skąd mogłem wiedzieć. Ale tak błysło mu wokół, jak tak powiedziałem. A potem się dowiedziałem, co ja narobiłem. Pan nie jest funkcjonariusz. Nie. No to dobrze. Proszę Państwa, najbardziej się na bruku miejskim brudziły dlatego, że nie było w domach ubikacji, w mieście kanalizacji i te nocniczki wszystkie się opróżniało przez okno na ulicy. Wyobraźcie sobie, jak ktoś szedł wieczorem, bo to tylko wieczorem się opróżniało oczywiście, to proszę Państwa musiał krzyczeć idzie się i ludzie byli porządni i zazwyczaj go nie oblewali. Proszę Państwa, więc jak taki pan nad ranem wracał z balangi, a zauważcie, że jak oni wylewali przy dobrej pogodzie, to rzadkie wsiąkło, gęste zostało. Deszcz nie zmył, bo mówiłem o dobrej pogodzie. Nie, nie śmiejcie się. Historia to nie tylko wygrane, przegrane bitwy, tylko sposób życia, sposób produkcji. To trzeba wiedzieć. I proszę Państwa, jak on nad ranem wracał z balangi,
to nie dowidział, bo wiecie co to po balandze jak ze wzrokiem jest, a taka jak Świętojańska, czy tam jakaś Piekarska, czy inne wąskie uliczki, nie? No to nawet jak słońce wzeszło, to mogło być tak, że też było ciągle ciemno. No to sobie buty tak skutecznie ubrudził, że ja podejrzewam, że to wtedy powstało powiedzenie potrzeba matką wynalazku. I właściciel tego wehikułu poszedł do majstra, u którego sobie to kiedyś obstalował. Wiecie, co to obstalował? Zamówił. I mówi, Franciszku, zróbcie coś, żebym ja sobie więcej butów nie brudził. No i Franciszek, jak każdy majster, do dziś dnia na wsi są genialni majstrowie i w mieście też, tylko my ich nie dostrzegamy. Nie wierzycie, panowie? Proszę. No, wierzę. Tak? Na jakim przykładzie? Oni są genialnymi majstrami. Ja tu mam majstra genialnego, samozwańca. Tak, no nie, proszę Państwa, ja strasznie, bardzo lubię ten przykład. Nie ma papierów mistrzowskich, ale ja mówię, że jest mistrz. I bardzo dobrze. Słuchajcie, chłop wziął koła od jakiejś kosiarki, konnej zresztą, ale ogumione, jakieś dwa koła od malucha, jakiś silnik od młockarni, albo od malucha, most tylny od żuka, kierownicę od stara i jeszcze tam coś, chyba tydzień pukał, stukał, spawał, patrzę się, już ma ciągnik. No, a w Ursusie musieli upaść. No. Tak, ma pan rację, to jest w ogóle... To się... jest dziwne właśnie. No dziwne, no mnóstwo rzeczy jest dziwnych, Ale wy jesteście młodzi. Ja pamiętam, gdy pod Pałacem Kultury był rok 1962, ja przyjechałem do technikum do Warszawy. I ktoś mówi, koniecznie musisz salę kongresową zwiedzić, bo to najważniejsze, ale to był taki partyjniak trochę. A i tam wystawa jest dorobku naszego. Idziemy, jest helikopter, jest ciągnik, Ursus, tam jakiś samochód, no, co ten przemysł, powiedzmy, był w stanie zrobić, bo to było raptem 15 lat po wojnie. I uwaga, był tam sobie ciągniczek taki, powiedzmy, 15-konny. Taka miniaturka. I jak się towarzysz Wiesław o tym dowiedział, natychmiast kazał to z wystawy wycofać. Bo jak zobaczą chłopy, że taki ciągniczek mógł tam uciągnąć raptem furkę, to przestaną wierzyć, że jedynym rozwiązaniem to są, powiedzmy, kolektywizacja. I mechanizacja. Kolektywizacja. A to pan nie wiesz w ogóle co to... Kolektywizacja i łączenie gospodarstw. Tak, łączenie gospodarstw i każdy tego. No ale kolektywizowali tam, to do tej pory nie bardzo mają co jest. Taki potężny kraj, takim potężnym obszarem, a od nas kupuje żywność. No? Dobra, dobra, bo... To już wiemy. A i w związku z tym ten majster genialny szybciutko wymyślił w przednim kole pedały. Tylko tak na sztywno, takie ostre koło. I ten pan siada, pedałuje, butów nie brudzi, ale jedzie dużo poniżej 10 na godzinę. I oczywiście to zaraz nie satysfakcjonuje, ale powrotu do tego brudzenia butów nie było, więc co? W tamtym stanie techniki powiększać koło, powiększać. Oczywiście stopniowo. I przez jakieś 20 parę lat tak ten rower ulepszany, że z drewnianego stał się metalowy, a koło urosło ponad 1,5 metra i powstał bicykl. Czy w tym czasie od tego momentu do tego były jakieś inne próby? Były, no to jest niemożliwe, żeby nie było, ale jak się ktoś tam kiedyś mnie dopytywał z moich przyjaciół, ja mówię, jak mi dasz 2 godziny, powiedzmy, w tygodniu przez 2 semestry, no to ci mogę to wyłożyć. No tak, no bo, ale to całą musiałbyś historię, to już zgłupiał. No, puścisz mnie na 45 minut, czy 2 razy 45 minut, ja twoim studentom opowiem całą historię roweru. No mówię, weź no to się puknij. No ale on chciał tam jakąś uroczystość i tam coś tego, mówię, i cholerę tam z takim. W każdym bądź razie, jest już bicykl. Jest to rok 1865, tam gdzieś zaraz po powstaniu styczniowym. Na tym rysunku Państwo widzą nad moim palcem taką kreseczkę. To jest taki stopień, szczebelek. No w każdym razie to ułatwiało wsiadanie. I tutaj możecie się patrzeć, jak on wsiadał. Postawił nogę na szczebelku, tą, tak? Drugą nogą się odpycha i powoduje to, że koła się kręcą. Ale odpychając się, tak troszkę się wybił i sobie wyprostował tą nogę i stoi na tym szczebelku jedną nogą. Widać, że tyłeczkiem celuje w siodełko. Koła się cały czas kręcą. Widać, że tyłeczkiem pocelował w siodełko, a teraz butami celuje w pedały. Jak poceluje, to jedzie, jak nie poceluje, to leży.
A jak się siadało? W odwrotnej kolejności. Ale weź takim ludziom jak wy, którzy nie służyli w wojsku, weź im wytłumacz, co to jest w odwrotnej kolejności. Ja wiedziałem, że jak rozkładam kałasznikowa, no to jest w takiej kolejności, a składam w odwrotnej kolejności. Chyba no, my śmiejemy to... się, no bo tutaj jedna, jest żołnierzy. Jedna osoba jest żołnierzem, a druga jest rezerwistą. No, a, no i dobrze, ten czerwony też żołnierz. Jest to trochę zabawne. No. Gdzie pan służy? Białbrzegi. Białbrzegi, nie wiem nawet co tam jest, ale już nie będę pytał, bo to tajemnica. Nie no, dzisiaj łatwiej utrzymać tajemnicę, bo te co na przepustki bez przerwy wychodzili, to musieli nie wytrzymali, żeby się nie pochwalić, chociaż też byli zobowiązani. No i proszę państwa, tym się jeździło w celach towarzyskich, żeby odwiedzić, w celach turystycznych, tak jak wy, żeby zwiedzić. I tym się jeszcze ścigali. Macie tutaj dowód, że oni się ścigali. Taki o, widać, puchar. Jest bicykl. Cyklista i on trzyma w ręku tutaj wieniec laurowy. W takim geście, prawda, no to w takim geście sobie trzyma wysoko. I co? To znaczy, że to jest chyba nagroda za wyścig na tym bicyklu. A co jeszcze trzeba najważniejszego powiedzieć? Proszę państwa, trzeba najważniejszego powiedzieć to, że proszę państwa, ten puchar zachował się w Muzeum Sportu w Warszawie. Tu wiecie, tam gdzieś wybrzeże gdańskie czy gdyńskie, tam naprzeciwko Cytadeli. Ja mam tylko marną fotografię, taką mało czytelną, a zatem przywiodło was jakieś nieszczęście do muzeum trzeciego albo czwartego gatunku. No nie wiem, czy dobrze, no ale dla mnie dobrze. Miniaturka. To jest miniaturka. No nareszcie. Nareszcie, ludzie. Można się przejechać? Tak, za chwilę. Za chwilę, bo muszę tego. Tak, widać, że podobne, widać, że trochę koło małe, prawda? I ja wam się przyznam, miałem rower z takim kołem dotąd, ale co jaka turystka przyjechała, co wsiadła, to spadła, tu beton, ja chrześcijanin, nie mogłem pozwolić, że się krzywda stała, więc się ratuje, tak jak pokazuję. Panie rozumieją, dzieci nie muszą, ja ten tekst już mam i dla wszystkich, dla podstawówek też. No i co? A wściekła teściowa i normalna żona z wałkami do mnie i mi do tej. No. Wystraszyły mnie dziewczynę. Ja rower sobie postawiłem tu pod ścianę, dziewczyna może już pod pławami, ja tak bojaźliwie patrzę się w tamte strony, skąd one nadleciały te wścieklice. A one se stoją pod stodołą, w cieniu, bo to było tak. I słuchajcie, im się tylko ręce trzęsą, ale czy myślisz tak zwyczajnie? Nie, razem z wałkami im się te ręce trzęsą. No to państwo rozumieją, sprzedałem tamto, żeby ich nie drażnić. I mówię, ja się im zrewanżuję. No i znalazłem sobie taki sposób. Sprzedałem to za 5000, bo ja go na złomie znalazłem, no to było... Po cenie złomu kupiłem, ale ile ja się narobiłem, żeby go odtworzyć. I słuchajcie, postanowiłem go sprzedać, udało mi się sprzedać za 5000 i te pieniążki dałem oczywiście nie teściowej, żonie, ale tak, żeby teściowa widziała. Ale to był mój, powiedzmy, szatański pomysł. Bo wiedziałem, że jak ona widzi, że ja jej dałem pieniądze, to ta będzie wydawać, znaczy żona, a tamta będzie decydować. A już wiadomo, jak teściowa decyduje. Ona ma przecież drugiego zięcia, nie drugą córkę. To już tak decydowała, żeby tam... No ale nie mija dwa tygodnie i mnie znowu zaczepia ta baba. A ja wtedy mówię, Basiu, dużo tam ci zostało z tych 5000, co tam jeszcze kupiłaś, czy tam coś, czy powiedz, co kupiłaś. I od razu milkła. I milkły. Słuchajcie, ja za te 5000 miałem 1,5 roku spokoju, bo co mnie zaczepiało? Tylko pytałem się, co tam tutaj, o sprawozdanko takie słowne i spokój miałem. Ale minęło 1,5 roku, teściowa się zdenerwowała. I drugi rower sprzedać. Nie wystarczyło już tego. I mówi, a co ty sobie myślisz, dokąd będziesz nas tak mordował, mówi. Już 2,5 roku nas tak mordujesz, nic tylko te 5000 i 5000, weź się za jaką robotę pożyteczną, mówi, a nie z tymi gratami bez przerwy, no. No ale tego mi nikt nie zabierze, tych 1,5 roku. Natomiast tutaj już nie żałowałem tych powiedzmy 5000, bo jako inżynier majsterkowicz sobie zrobiłem coś takiego, tak, siadamy, noga na pedał ten górny, rozumiem, że pani chce pierwsza, naciskamy lekko, mówię lekko, drugą nogą łapiemy, i sobie jedziemy. To zabawne. Jakie zabawne. Fajnie ten rower jest. Pewnie, że fajnie. Tylko tyle, że on nie jest ani do turystyki, ani do ścigania. Tylko każdy, żeby sobie mógł posmakować, co byłoby, gdyby wsiadł na ten wysoki.
bo on się zachowuje tak jak tamten wysoki. Także jak ktoś tutaj... Uprzejmie proszę. Muszę to spróbuj, jak się wywalić, to jak się wywalić, to będzie... Tak, lewa noga na pedał. Lewa. Uważaj na pedały. I leciutko, leciutko. Na lewo! Lewa! Pokaż się! Ale jak fajnie! Niech ty miśli! To jest stresujące strasznie. Ale jak jedzie! Jak się wygięty pepka! Tak do ciebie pasuje ten rower, naprawdę. Ale nie, stresujący. Fajny jest? To znaczy każde depnięcie mocniejsze w pedały wytrąca. Tak. Kierownicę wytrąca, zgadza się. Tak, przytrzymywać. Tak. No pani się, bez tej kurtki może pani jechać. No ale mi zimno się zrobiło. Dla widok, no. Dawaj Piotrek. Piotr się śpieszy. Nie, kobieta ma pierwszeństwo, proszę. Tak, ponieważ jest równouprawnienie, kobiety zawsze mają pierwszeństwo. A mówi delikatnie, a to jest pan... Nie, tak, bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. To górne, ja pani pomogę. Bardzo delikatnie. Dziękuję bardzo. No niech pani taka nie będzie... Dasz radę, tylko musisz delikatnie. Nie, delikatnie trzeba. Pani próbuje? Teraz się boję. Nie, jest bardzo fajnie, naprawdę. Tylko dziwacznie się jeździ na nim trochę. Masz się, że robię.